Cześć, mam na imię Jola, a to jest Cody Rocky. Mały robot, który ma wielkie możliwości. Zostańcie ze mną na dłużej, a dowiecie się, co potrafi. Dzisiaj zajmiemy się głową robota, czyli Codejem. Do jego trzech programowalnych przycisków możemy wgrać dowolny skrypt i uruchomić dowolną reakcję. Ja pozwoliłam wgrać sobie tutaj trzy różne emocje. Kiedy wcisnę A, nasz robot jest zadowolony, uśmiecha się. Kiedy wcisnę B, o, coś go chyba boli. A kiedy wcisnę C, mówi wow, czyli jest zadowolony. Kolejna funkcja naszego Codeja to wbudowany potencjometr, czyli to pokrętło z boku. Pozwala ono nie tylko ściszać i zgłaśniać Codeja, ale także na przykład wyświetlać takie animacje. Ja pozwoliłam sobie wgrać tutaj oczka. Możemy na przykład robić zachód słońca albo drobne mrugnięcia. Prawda, że słodkie? Cody ma także wbudowany głośnik. Dlatego może odtwarzać dźwięki o różnej częstotliwości. Możemy nauczyć go całej gamy dźwięku. Posłuchajcie, jakim świetnym jest muzykiem. Pięknie gra. Cody Rocky potrafi działać w dwóch trybach. Wyślij i live. W trybie live możemy na przykład zaprogramować go, abyśmy sterowali przy pomocy klawiatury komputera. Przycisk strzałka w górę, robot jedzie do przodu. Specjalnie zaprogramowałam, aby robił krótkie, pulsacyjne ruchy, żeby był bardziej sterowny. Strzałka w tył, robot cofa się. Strzałki w lewo i w prawo, robot obraca się o 15 stopni. Oczywiście sami możemy decydować, o ile stopni obróci się robot. To daje nam kolejną paletę możliwości, bo możemy zaprogramować każdy przycisk klawiatury do sterowania reakcjami naszego robota.